Witajcie kochani, dzisiaj będziemy robić coś, czego jeszcze, a raczej dawno nie robiliśmy i czego jeszcze w ogóle nie robiliśmy. Będziemy po kolei aktualizować systemy od Windowsa XP, który aktualnie jest postawiony na lapku Toshiba Satellite A100 z procesorem Intel Celeron M oraz fabrycznie zainstalowanym Windowsem XP, a to wszystko z 1 GB RAMu. Będziemy oczywiście działać na systemach 32-bitowych ze względu na ilość pamięci RAM i procesor. No i co kochani, zaczynamy! Pierwszym, kochani, co sobie zaktualizujemy tutaj, będzie oczywiście Windows 7 z hasłem do starej grupy domowej, która już nie istnieje od 15 roku. Badamy naszego napędu, naszą siódemkę. Jak dobrze widzicie, tak wygląda właśnie instalowanie systemu Windows. Tak wygląda okienko startupu Autoran. Klikamy zainstaluj teraz. Jest to wersja 32-bitowa, z tego co wiem, z dodatkiem Service Pack 1. Instalator kopiuje pliki tymczasowe. Robiliśmy instalację od zera, formatując, usuwając partycje, ale nie robiliśmy jeszcze aktualizacji z XP-ka do 7-ki. Na tym się nie skończy. Oj, kochani, dzisiaj będziemy chyba do 20 pracować nad tym, jak nie później. Jak na razie Wi-Fi tutaj w lapku niestety nie działa, więc nie przejdziemy sobie do trybu online. Wybieramy opcję nie pobieraj najnowszych aktualizacji Windowsa. Zainstalowania, akceptuj, dalej. Zobaczymy, czy wyjdzie to w formie uaktualnienia. O nie, tu możemy mieć problem. Bezpośrednio. Okej, strzałeczka w tył nie zamykamy, czyli niestandardowa. Dobra, czyli robimy aktualizację z poziomu Windowsa, ale tak jakby i instalacja nas czeka. Za chwilę odpalam stoper na kompie i powiem wam dokładnie, ile czasu trwało kopiowanie plików na taki dysk. Tymczasem ciekawie, ale widać, że CD-ROM pracuje i słychać to. CD-ROMu to może trwać nawet pół godziny. Na tym sprzęcie nawet do godziny. Przerwałem to, kochani, z własnej woli, ponieważ już minęło 25 minut, a ten nadal stał na 0% i napęd cały czas się resetował. Włożyłem inną siódemkę, bo ta chyba jest trochę za bardzo porysowana. Niestety ta ma inne oznaczenie kodowe i nie da się tak zrobić, że wkłada się dokładnie tą samą edycję do dysku. Walnie błąd. Nie. Musi być dokładnie ten sam opis woluminu, niestety. Ten instalator nie jest aż taki głupi. Naprawdę, z tymi starymi napędami w laptopach były takie problemy. Raz czytało, raz nie czytało. Zaczęło czytać 1% po pół godziny. Mamy 1%, jest. Wystarczyło wyjąć płytę, przeczyścić o moje świetne nakrycie panterkę, które lubię. I już leci 4%, 5%, dobra. Lecimy, kochani, Teraz resetuję zegar od tych pół godziny. Nie wyłącza się co chwilę i próbuję czytać. Najważniejsze, że cały czas leci, czas też leci. Jak już widzicie, w niecałą minutę 15 sekund mamy już 24%, więc jest naprawdę duży progres. Ten CD-ROM ma całkiem niezłą prędkość odczytu, jak na swoje lata. Lapek 2004 rok. 27%, 28%, aż miło po prostu popatrzeć. Dobra, widzimy się przy 99%. Kochani, mamy 100% i czas stop. 6 minut 35 sekund kopiowania plików. Od 5% chyba zacząłem. Nieźle, instalowanie funkcji, instalowanie aktualizacji, oczywiście 32 bit, bo 1 giga RAMu tylko, jest wolny slot na 2 GB. Instalowanie aktualizacji, kończenie instalacji, to są emocje, ponowne uruchomienie, pomożemy mu. Tak wygląda pięknie nasz boot screen. Oczywiście nie klikamy teraz rozruchu z CD, w życiu nie robimy. I czekamy, aż 7 nam wystartuje, załaduje sterowniki graficzne. Trwa uruchomienie systemu Windows. I czekamy na ten moment. Tak! Tak się cieszę z ustawienia niewspieranego już systemu i ja nie mogę. Dobra. Instalator aktualizuje ustawienia rejestru. Trwa uruchamianie usług przez instalatora. Okej, wracamy do instalacji. Jesteśmy na etapie kończenia instalacji. Paskiem jesteśmy tak mniej więcej ponad 3/4, a do końca mamy gdzieś tak 1/4 na oko. 1/4, 1/3 tak na oko. Wiecie co? Długo siedzi na tym etapie kończenia instalacji. Naprawdę trochę czasu minęło, ale
obudził się. To był chyba sterownik do dedyka. Prawdopodobnie podstawowy, tylko po to, żeby karta graficzna była jakkolwiek zgodna z WDM-em, więc prawdopodobnie i tak trzeba będzie doinstalowywać, bo jak na razie będzie to podstawowa karta graficzna Microsoft bodajże, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w menedżerze urządzeń. Osprzęt jest dość stary. Możliwe, że trzeba będzie niektóre sterowniki doinstalowywać ręcznie. Instalacja będzie kontynuowana po ponownym uruchomieniu komputera. Fuh! Dosłownie złapałem telefon na chwilę i udało mi się to wychwycić. Akurat skończył, dobra. Okej, okay. Mamy pierwszy reset. Oczywiście nasz piękny Celeronem. Logo BIOSu Phoenix. Nie klikamy teraz oczywiście nic. Trwa uruchamianie systemu Windows. Znów wróżbita Jacek oczywiście. Trwa przygotowanie komputera przez instalatora do pierwszego użycia. Cóż więcej mówić? Mamy to. Windows 7 Home Premium. Dobra. Stworzymy nowe konto użytkownika. Oczywiście testowe. Kluczyk nam przeszedł. Użyj ustawień zalecanych. Zagrzeb Sarajewo. System Windows finalizuje ustawienia. Zapraszamy. Zwiecha. Konfiguracja pulpitu. W tym momencie podłączamy go do sieci. Niestety Wi-Fi chyba umarło. Karta Wi-Fi, która w nim jest, po prostu umarła, bo nie jest nigdzie wykrywana. Dobra, sieć domowa, spróbujmy go podłączyć do sieci za pośrednictwem mojego splitterka, którego aktualnie podłączyłem pod powerbanka, wyciągnąłem z niego RJ-kę i podpiąłem tutaj, więc można powiedzieć, zrobiłem konwersję sieci bezprzewodowej, zrobiłem sieć przewodową, zobaczymy, czy sobie pobierze pakiety. Jak na razie jest brak dostępu do internetu, trzeba będzie wejść na stronę konfiguracyjną naszego splitterka i skonfigurować sobie neta. O matko, jak on tu będzie pobierać aktualizacje. Zobaczmy, ile po takiej instalce jest dysku wolnego, ten komputer. Nie jest źle, powiem wam. Dobra, i mamy logowanie do naszego web serwera. I teraz musimy mu skonfigurować, żeby działał w trybie repeatera, musimy go podpiąć pod naszą sieć Wi-Fi i powiem wam, że bardzo fajne urządzonko, jeżeli nie macie karty Wi-Fi na USB, ani nie macie portu USB w laptopie, a chcecie mieć właśnie połączenie z siecią Wi-Fi za pośrednictwem gigabit Ethernetu, to bardzo świetne i tanie rozwiązanie. A jest to oczywiście moja sieć tutaj na kanale 13, 2,4 GHz, już Security Key. Dobra, zaraz się połączy. Trwa identyfikowanie. Bingo! Jako sieć druga, sieć domowa, ale już jest dostęp do internetu. I mamy tymczasowo naszą siódemkę i teraz z aktualizacji siódemki przejdziemy do aktualizacji do oryginalnej ósemki. Tak, kochani, oryginalna płytka, jaki piękny kadr. Szkoda, że to wszystko już jest nic nie warte, przez to, że Microsoft wsparcie zakończył, ale cóż, możemy się chociaż jeszcze pobawić. I w tym momencie z autorana powinien wystartować instalator sam z siebie. Aktualizację, w ogóle widzicie datę oryginalną, kiedy to zostało wypuszczone? 2012-07-26. Ja nie mogę. Tyle lat minęło. I Windows 8. Jedziemy. Przeprowadzamy to wszystko, co niektórzy robią na wirtualkach, tylko my to robimy w prawdziwym środowisku. I to na prawdziwym kompie. Od XP-ka do siódemki, od siódemki do ósemki, z ósemki do dziesiątki. Tak, przepraszam, coś mi się już pomieszało z tych emocji. A z dziesiątki do jedenastki. Jeżeli to się uda. Chociaż na Pentium D to zrobiliśmy, to na Celeronie M? Czemu nie? Jedyną przeszkodą może być 1 GB RAM-u, no wiecie. 2 GB to już jest takie optimum, ale jeden. Przejdę do trybu online, aby zainstalować teraz aktualizację. Dobra, OS-a mamy jak na razie 32-bitowego, bo nie chcemy go katować. Sprawdzanie komputera, żąda klucza produktu. Okej, okay, mamy klucz produktu. Zadziałał mój kluczyk. No proszę, do ósemki. Zainstaluj. Wybierz elementy do zachowania. Nic. Sprawdzamy, czy wszystko gotowe. Oj tak, zaczęliśmy o 16, już jest 18 i ciemno za oknami, więc nieźle. Instalacja Windows 8 nic nie zachowuje. I teraz pewnie będzie na cały ekran niebieski, jak instalowanie Windowsa 8, teraz jak instalowanie Windowsa 10, teraz będzie instalowanie systemu Windows 8. Jeju, jak ja dawno tego nie widziałem. Dokładnie 12 minut. Dobra. Otworek się resetuje. Aha, co się wydarzy? Dowolny klawisz spowoduje rozruch. Nie. Już przeszły pliki tymczasowe, więc o! To nie jest 10. To nie jest 11. To nie jest 8.1. To jest 8. Robimy to. Najpierw postawiliśmy siódemkę, teraz stawiamy ósemkę. W formie aktualizacji akurat przeszło, bo aktualizacja z XP do 7 no niestety nie przeszła w tamtym wypadku. Aha. Przygotowywanie 30%, przenoszenie ustawień 100%, tego jeszcze nie widziałem. Widzicie to? Mamy to, personalizuj, nazwa komputera. W tym wypadku byle co, gfhdfty. Wybierzemy sobie kolorki, jeju, jaki ten selektor był fajny. Było naprawdę wiele kolorków, można było spersonalizować to ładnie pod siebie. Ósemka wcale nie była zła. Brakowało kilka rzeczy,
Jak na przykład z tym paskiem start ciężko było się odnaleźć, potem wyszedł update do tego 8.1. Ale to było naprawdę fajne. Dobra, wybierzemy sobie tymczasowo jeden z moich ulubionych olorków, którym jest niebieski jako drugi, a pierwszy to jest fiolet. Tylko teraz szukam tego mojego fioletu. Chyba ten ciemniejszy, bo ten jednak taki za bardzo pastelowy się wydaje. Ustawienia ekspresowe. Użyj ustawień ekspresowych. Adres e-mail. Później to zloguj się bez użycia konta Microsoft. Była tutaj taka opcja, co ciekawe. Konto lokalne wybierzmy sobie. A za użytkownika, na przykład ja. Finalizowanie ustawień. Zmieściłem się w czasie. I teraz będzie przygotowywanie. Oj kochani, z tego filmu będę miał tyle materiału do obróbki, ile jeszcze nigdy nie obrabiałem. I będzie z tego na pewno więcej niż pół godziny. Na stówę. To będzie jeden z najdłuższych materiałów, ale zarazem jeden z najciekawszych materiałów. I męczę się z tym od 16 już prawie, że do 19. Także naprawdę, bardzo mocno to docencie. Zanim wszystko przygotujemy, poznaj nowe sposoby korzystania z systemu Windows. Tak, ja to pamiętam i tutaj będzie ta świetna animacja, gdy komputer będzie gotowy, wskaż myszką dowolny ruch ekranu i wtedy wyciąga się to czarne menu z boku. Tak. Chyba bardzo dobrze to pamiętacie. Najśmieszniejsze jest to, że teraz podczas aktualizacji on jest podłączony do neta i co chwilę link miga. Oczywiście nie ten Zelda link. Udało się. Mamy 8. I z czego ja się cieszę, przecież to nie ma wsparcia. Ale i grafika wygląda nie najgorzej, powiem wam. O matko, wygląda ten ekran jak logowanie do Windows Server 2012 właśnie. Teraz już chyba wiecie, skąd się to wzięło. Od 8 właśnie ten interfejs. Ale już się ładuje menu start. Wow! Dobra. I nasze startowe stokrotki. 8 ma trochę ciężej z wielozadaniowością, ale po zamknięciu Internetu Explorer jakoś już panel sterowania się w miarę wczytuje, aczkolwiek widzicie, że są opóźnienia. Przeglądarki mają problem z certyfikatami. Tej 8. Teraz będziemy przeprowadzać kolejny upgrade, tylko już będzie bardziej poważniejszy, bo niestety jest mi potrzebny plik ISO, sam instalator nie wystarczy. No dobra kochani, to za jedną aktualizacją czeka nas kolejna aktualizacja i tym razem z Windowsa 8 aktualizujemy się do Windowsa 8.1. Przygotowywanie plików i tym razem instalator systemu, lecz Windows 8.1, nie 8. Nie, dziękuję, nie pobieramy aktualizacji na tym biednym necie. Dalej, sprawdzanie komputera. Znowu to samo, tylko tym razem 8.1, nie 8. Zaakceptuj. Nic. Dalej. Sprawdzamy, czy wszystko gotowe. I zainstaluj. Instalujemy 8 na 8.1. Tak się dla was poświęcam, że robię to na fizycznym sprzęcie, a nie na wirtualce, jak większość normalnych youtuberów nagrywających IT. 7 minut 22 sekundy komputer zostanie ponownie uruchomiony. Wcale nie szło to długo. I teraz instalujemy 8.1 na 8. Co będzie kolejne, możecie zgadnąć. No i co? Konfigurowanie 8.1 tym razem? 3% jak na razie? Czy wy to widzicie? Konfiguracja 8.1 tym razem, dalej. Aż do tego momentu, jak to dalej będzie wyglądać? No i mamy kolorki. Znowu wybieramy, znowu ten sam, znowu test, dalej. Użyj ustawień ekspresowych, znowu. Następnie skonfigurujemy twoje konto. Tego pamiętacie, że nie było w takiej formie wydzielonej. I tu już, kochani, mamy problem, bo każe nam się zalogować na koncie Microsoft i nie możemy już tworzyć. Zaloguj się bez konta Microsoft. Dopiero jak klikniemy utwórz konto Microsoft, możemy to zrobić. Tak to narzuca nam, żeby się zalogować. I mamy utwórz konto lokalne. Na szczęście. GG. Niech będzie w tym wypadku. Sprawdzanie aktualizacji. O nie, mamy neta, więc może coś pobrać. I może mu to trochę zająć. Witaj. Trwa konfigurowanie. Pobieranie krytycznych aktualizacji. Dobra, może to trochę potrwać. Poinformujemy cię, gdy będziemy gotowi. Operacja w toku. Za chwilę nastąpi wznowienie. Okej, dobra. Aktualizacje są gotowe. Teraz konfigurujemy aplikację. Możesz pobrać nowe aplikacje ze sklepu, który nie działa. Przygotowywanie składników. Przygotowywanie aplikacji. Prawie gotowe. I co, kochani? Mamy 8.1. I wiecie, co teraz robimy? Aktualizujemy go do 10. Oj tak, tym razem już nie Windows 8, tym razem już po prostu Windows. To myślę 10. Przygotowywanie, w tym czasie menedżera zadań, otwieranie, w tym czasie na dwóch rdzeniach starocia, na 8.1 katowanie. Powiem wam, że na 8.1 jest lepsze obciążenie pamięci niż było na 8. Tylko 62% pamięci obciążonych i 85% procesora przez instalator.
nie jest źle. Przygotowanie 38% zamknięły menedżer zadań, żeby szybciej szło, bo to zwardzanie dwa wątki. Nie mamy tutaj o czym mówić, lapek pod XP. Pobieranie aktualizacji ważnych, nie teraz, pewnie znów będę musiał klucz produktu wpisywać, sprawdzanie komputera. Nie, kochani, nigdy nie może być kolorowy. To znaczy za bardzo kolorowy. Jest, udało mi się użyć klucza do Windowsa 10 Pro, zaakceptuj. Wybierz elementy do zachowania, sprawdzamy, czy wszystko jest gotowe. Nie podłączam go teraz w życiu do internetu, żeby nie weryfikował nawet tego klucza. Udało się. I kolejna instalacja pełnoekranowa. Instalowanie systemu Windows 10 z 8 do 8.1 aż po 10. 11 nie moglibyśmy w życiu tak zrobić, bo tylko i wyłącznie jest w wersji 64-bitowej. A wszystko tutaj, co stawiamy, jest 32-bitowe łącznie z 10. Żeby nie dobijać już do końca tego procesora. Na tym 1 GB RAM. Naprawdę. Czas ruszył, 10 sekund, już mamy 1%. Coś tak czuję, że to z tego wszystkiego będzie szło najdłużej. Czas mamy bardzo mocno ograniczony, że akurat z pracy udało mu się załatwić takiego lapka, żebym tutaj poogarniał i przy okazji pomyślałem o was i dzięki temu jednocześnie udało mi się właśnie zrealizować ten odcinek, który właśnie jest w trakcie realizacji. Uff, 4%, 1 minuta, dobra, możemy łatwo obliczyć, ile potrzebujemy ich jeszcze. Dobra, kochani, doszliśmy do momentu, komputer zostanie uruchomiony ponownie. Troszeczkę to raczej potrwa. Dobra, kochani, jesteśmy na etapie ponowne uruchamianie, więc już jest mega progres. To już nie jest Windows 8. To już jest Windows 10. Widzicie to, kochani? Uaktualnianie systemu Windows. Kopiowanie plików 3%. To już będzie trochę trwać. To już będzie naprawdę troszeczkę trwać. Dobra, kochani, widzimy się po pierwszym restarcie. Tym razem to już nie jest 8, ani 8.1, tylko 10. Teraz już widać, że to jest ładowanie dziesiątki, bo te kropeczki są o wiele bardziej z mniejszą średnicą. Ja takie rzeczy widzę po prostu na oko. Teraz to, kochani, są emocje jak na grzybobraniu. Jeszcze zjadłem ostrą pizzę i teraz wyobraźcie sobie, co w żołądku się dzieje przed spaniem. Powiem wam, to będzie ciężka dla mnie noc. Po podwójnych ostrych papryczkach i ostrym sosie mogłem tak nie szaleć, ale dobra. Okej, kochani. Zobaczcie to, stary ekran konfiguracyjny. Użyj ustawień ekspresowych. Dalej, to jest jeszcze ta stara dziesiątka. To nie jest najnowsza kompilacja w życiu. Aha. Godzina 22:44. Witaj, trwa konfigurowanie. Dobra, już się coś dzieje. Już się konfiguruje pulpit, wszystkie elementy i tak dalej. Już coś jest, nie jest źle. Aczkolwiek znów wróciliśmy do ciemności, z ciemności weszliśmy w kolor niebieski. I konto użytkownika, jeszcze stara tapeta początków. Teraz, tak szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, co się właściwie wydarzyło. Czy on nie narzucił sobie jakiegoś hasła? Witaj. Co nie potrwa długo, od której my się męczymy, od 16 czy od 18 do tej 22:46. Rany, to będzie chyba najdłuższy odcinek w historii tego kanału. Wkrótce powinno być gotowe. No i co, kochani, mamy naszą dziesiątkę, która nie jest za bardzo w pełni sprawna. No nawet ustawienia są tak zbindowane, że ich prawie że nie ma. Nie ma połowy aplikacji, są podstawowe rzeczy, ale to działa. Co prawda procesor, sami widzicie, obciążenie jest 99%, dopiero menu start się zamknęło, masakra. Obciążenie pamięci wcale nie jest złe, ale procesor nie wyrabia przez instalator modułów systemowych. Czyli chyba aktualizacje lecą. 23:19, kończymy, kochani, na dzisiaj nagrywki. Teraz pozostało mi to wszystko montować i z tym naprawdę bym miał kupę roboty, ale postaram się do piątku wyrobić. Zrobiliśmy to, ale nie jest to najlepszy system dla tego konkretnego lapka. Dobra, kochani, to tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy ogromnie długaśny film wam się podobał. W tym czasie, kochani, życzę wam słodkich snów, trzymajcie się, kolejnego odcineczka, miłego dnia, kiedykolwiek mnie oglądacie. Trzymajcie się, cześć.